Lotnisko w Rybniku Gutertowicach zostanie zlikwidowane, bo powstanie tam strefa ekonomiczna. Gruchnęła kilka dni temu taka wiadomość. Dziś włodarze miasta zaprzeczają, że takie plany chodziły im po głowie, jednak czy słusznie, to nie był głupi pomysł. Mówią z kolei samorządowcy z sąsiedniej Czerwionki-Leszczyn, a na myśli mają inwestycje, które szykuje się u podnóża góry Ramża w Bełku. Mają go Gliwice, Katowice i Rybnik. Będzie też mieć Czerwionka, Leszczynę. Mowa o lotnisku. Boeingi wprawdzie tutaj nie będą lądować, ale inwestycja naprawdę powstanie, zarzekają się szefowie gminy. Przypomnijmy, minęły już dwa lata, tak? odkąd pojawiła się informacja, że prywatny inwestor chce stworzyć w rejonie Góry Ramża lotnisko. I tyle właśnie mniej więcej trwają procedury planistyczne. Na dawnych polach PGR-owskich w Bełku dziś nadal nic się nie dzieje. Jednak to nie oznacza, że inwestor odleciał w siną dal. Sprawa na razie jest uzgadniana pod względem biurokratycznym. Na wniosek środowiska lotniczego kilka lat temu rozpoczęliśmy procedurę zmiany planu zagospodarowania. To jest długotrwała procedura. Jesteśmy praktycznie tuż przed uchwaleniem nowego planu. Po uchwaleniu planu, gmina zwróci się do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie za symboliczną złotówkę całego terenu na cele publiczne, to znaczy komunikacyjne i rekreacyjne. Pas startowy w Czerwiące będzie miał 1200 metrów, w Rybniku ma tylko 600. W tym momencie koszty szkolenia spadają diametralnie, jeśli chodzi o szkolenie, o szkolenie w Czerwionce, bo można wyholować szybowiec na 600 metrów, a nie tylko na 300 jak w Rybniku. I tak przechodzimy, a raczej przelatujemy do lotniska w Rybniku. Obok siebie będą bowiem niedługo funkcjonować dwa obiekty przeznaczone dla komunikacji powietrznej. Czy ma to sens? Tym bardziej, że niedawno lotem błyskawicy region obiegło wieść, że Rybnik chce zlikwidować lotnisko w Gotartowicach, aby stworzyć tam tereny inwestycyjne. Włodarze miasta wycofali się jednak z tego pomysłu. Ja bym się skłaniał ku strefie ekonomicznej, ale to jest kwestia yy, negocjacji ze stroną społeczną, yy, aczkolwiek no, interes kilkudziesięciu lotników. Powiem szczerze, nie powinien przeważać nad interesem potencjalnych paru tysięcy pracowników. Ten teren w Rybniku jest chyba najlepszy do tego celu. Dobrze skomunikowany, uzbrojony, przyznaje Grzegorz Wolnik. To jednak decyzja Rybnickiego Samorządu. Tak czy tak, lotnisko w Czerwiącej już za kilka miesięcy będzie powstawać. Jeżeli zaś doszłoby do takiej sytuacji, że dogadają się władze miasta jednak z lotnikami, to jest jeszcze parę lat czasu na to, żeby to sfinalizować, to zapraszamy pod szyld w tym momencie Aeroklubu Ziemi Rybnickiej. A według optymistycznych planów, pierwsze szybowce wzbiją się w czerwieńską przestrzeń powietrzną w przyszłym roku.